Witam w naszym studiu panią Dorotę Miśkiewicz. Dzień dobry. Kompozytorkę, autorkę tekstów. No, jednym słowem, człowiek instytucja. Od Bardzo mi miło. Cieplej Dziękuję. zrobiło w studiu, bo taki dosyć mroźny dzień, a pani głos jest taki kojący. Pani głos na siódmej już płycie, szczęśliwa siódemka, tak? Siódma płyta. Nosi tytuł Piano.pl? Tak, to jest. Um, cho chodzi o polskich pianistów i o, o to, że nagle zauważyłam, że. Może nie, nie tak nagle, to jest myśl, która dojrzewała dosyć długo w mojej głowie, ale no, zau zauważyłam to, że pianistów mamy w Polsce wspaniałych i bardzo wielu. E, i, I uznałam, że warto złożyć im hołd i nagrać taką płytę z różnymi pianistami polskimi, nazwać ją Piano.pl, nagrać na niej piękne polskie piosenki i właśnie. Tutaj przy tej płycie sytuacja miała się dokładnie odwrotnie niż w, w wielu sytuacjach, kiedy ja się znajdowałam. Na przykład na festiwalach, kiedy jest jeden zespół, a zmieniają się wokaliści, każdy wychodzi na jedną piosenkę. To jest odwrotnie. Wokalistka jest cały czas na scenie, a pianiści zmieniają się przy każdym utworze. Więc to jest y, y, rzecz, która chyba się nie zdarza, żeby tylu pianistów na jednej scenie mogło się znaleźć, bo jest to płyta nagrana właśnie z koncertu, płyta live. A chyba bardzo często się zdarza. Że artyści, którzy realizują się w jazzie, w polskim jazzie, współpracują ze sobą? Jesteście taką jedną wielką rodziną? Z kim najlepiej się pani współpracuje? I czy to rzeczywiście prawda, że mm. to jest takie wrażenie, które odniosłam? Myślę, że to nasze środowisko jazzowe stara się być y, razem. Oczywiście ono nie jest takie zupełnie zgrane i wszyscy się tak bardzo kochają, ale jednak. Y, jednak raczej jest, jest taka wyczuwalna sympatia przynajmniej ja ją wyczuwam i e po, po prostu się lubimy i faktycznie spotykamy się w różnych miejscach, na jakichś festiwalach, czy też to, to, to też nie jest tak, że ja mam na przykład jeden zespół, który wszędzie ze mną jeździ, tylko to są bardzo zajęci muzycy, więc jeżeli ktoś nie może, ja proszę kogoś innego i ten zespół się cały czas zmienia, cały czas poznaję nowych kolegów, nowych muzyków. Z kim mi się najlepiej współpracuje? To jest takie pytanie, no, no, na, na które trudno odpowiedzieć, bo każdy z, z osób, z którymi współpracowałam, każda z nich ma jakieś swoje inne zalety zupełnie, one są nie do porównania, więc yy, na przykład myśląc o pianistach z tego ostatniego projektu, to yy, zawsze bardzo dobrze mi się współpracowało z Włodzimierzem Nachornem, bo to jest też taka znajomość, Początki, która trwa lata. Oczywiście, że mhm. tak. Ale no, pierwszy raz przy tym projekcie pracowałam z Leszkiem Mosdżerem i okazało się, że ta współpraca też, ona idzie tak bardzo gładko, że, że właściwie bez, bezkolizyjnie. Yy, więc... Yy, no, to, to jest tak naprawdę nie, to jest, to jest nie, nie do porównania. Każdy gra inaczej, każdy ma inny dźwięk, inne podejście do, do, do danej piosenki. Jeden ją opracowuje w sposób tradycyjny, inny w sposób bardziej nowoczesny. I, I ja lubię wszystkie te opracowania i każdy rodzaj podejścia. Pani też gra inaczej na każdej płycie, na każdym koncercie? Na pewno wykonania się różnią, bo tak to jest w jazzie, że one nie są za każdym razem takie same. Natomiast no tutaj to że, to, że one się różnią, jest bardziej zasługą tych pianistów, którzy za każdym razem. Grają inaczej, natomiast ja staram się przede wszystkim pokazać linię melodyczną piosenki z szacunkiem dla, e, dla autora, dla kompozytora, więc tutaj no, nie zmieniam za każdym razem melodii w jakąś inną i te, te moje wykonania nie różnią się tak bardzo. Natomiast na pewno zawsze towarzyszy mi inny rodzaj napięcia wewnętrznego, inny rodzaj emocji i mam nadzieję, że jak ktoś był na kilku koncertach, to też widzi te, i słyszy te różnice. No, a te emocje. Jakiego rodzaju one są, kiedy na przykład współpracuje Pani z artystami zagranicznymi? To, to są wtedy takie emocje większe o tyle, że no tak jak już powiedziałam, że znam tych wszystkich moich kolegów jazzowych z Polski, tak koledzy z zagranicy są jakąś nowością dla mnie. I czasami zdarza się, że ta współpraca w ogóle przebiega bez poznawania się. I tak było w, na początku w przypadku Cezari Ewory, że ona, no, ona nagrywała w studio swoim gdzieś w Paryżu, ja w Warszawie i my się w ogóle no, nie śpiewałyśmy razem, tylko poznałyśmy się dopiero później, no, zaśpiewałyśmy jakieś koncerty wspólne. E ale no, też, też właściwie nie, nie poznałam. Jesteśmy w kontakcie mailowym ze Stefano Bolanim, ale ja go nigdy nie, nie widziałam twarzą w twarz. Bo też on nagrywał we, we Włoszech swoją partię piosenki, którą wspólnie mieliśmy wykonać, a ja, a ja w Polsce. <laughs> Natomiast ta taka jeżeli jest, bo ja niedawno wróciłam z takiego festiwalu, znaczy, przepraszam, to nie był festiwal, to był koncert Radia Szczecin, się nazywało Radio Szczecin dla Niepodległej. I, i tam zaprosił mnie Sylwester Ostrowski, który. Zaprasza muzyków z, z, z Ameryki i tam, tam była właśnie taka sekcja amerykańska, e, pianista, który mieszka w Austrii I, i to było właśnie niesamowite, takie, że, że, że spotykamy się, jesteśmy z zupełnie naprawdę bardzo odległych zakątków świata i właściwie na jedną próbę. I od razu musimy grać. I to, i, I to jest ciekawe, że to się może udać, że, nie, że, że właśnie w muzyce jazzowej też chodzi o to, żeby się słuchać nawzajem, że nie, nie trzeba się tak bardzo długo zgrywać, jak, jak, jak to być może jest w zespołach popowych. Natomiast w jazzie po prostu stawiamy na improwizację i na, na to, żeby kreować muzykę tu i teraz. Czy to oznacza, że artyści jazzowi mają niezależnie od miejsca zamieszkania, yy, niezależnie od doświadczenia, mają. Yy, podobne inspiracje, że niezależnie od tego skąd artysta m, przyjechał, to, to tego samego szuka. Słucham. No <coughs> przede wszystkim jazz y, zaczął się w Ameryce y, i, i Ameryka jest właściwie inspiracją dla wszystkich jazzmanów na całym świecie. Y, i, I tam jest ta konkurencja ogromna, tam wszyscy muzycy jazzowi najlepsi chcą być w tym Nowym Jorku i liczą, że, że, że stamtąd im się coś uda. Um, więc, ta, więc wszyscy jazzmeni patrzą trochę na, na to, co się dzieje w Ameryce. To jest taka muzyka, która... Ja nawet, jakby się zastanowić, to z filmami jest podobnie, że bardzo dużo filmów amerykańskich my mm, oglądamy je na całym świecie, jest taki rodzaj amerykanizacji trochę kultury generalnie. Natomiast te, też zauważyłam, że oni znają wytwórnie europejskie, że na przykład znają wytwórnię niemiecką ECM, która jest nam być może tutaj jest blisko i, i no my też się patrzymy co oni wydają. Znają, znają trochę tej muzyki europejskiej, bo, bo jazz europejski też zaczął się rozwijać w swoim kierunku i, i tworzyć coś innego jakby w kontrze do tej muzyki amerykańskiej. Natomiast inspiracje są podobne i, i rozmawiając z muzykami to są nazwiska, które znamy, to, 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 ci artyści, których słuchamy. A pani inspiracje? Albo może inaczej, pani mistrzowie? Czy może na przykład pani tato, Henryk Miskiewicz? No tata na pewno był moim pierwszym mistrzem. I, no i chodziłam na jego koncerty, bardzo je przeżywałam, bardzo mu kibicowałam. I, i, I też on mi bardzo dużo pomagał w domu, po prostu udzielając jakichś takich delikatnych uwag, rad. Nie zawsze ich chciałam słuchać kiedyś, ale, ale jednak ich słuchałam. Poza tym wspomniany na Hornes, z którym pracowałam bardzo długo i pracuję nadal. Grzegorz Turnau, z którym też pracuję i, i, i on jest absolutnie dla mnie inspiracją. To, to ta muzyka, którą tworzy. Tacy mistrzowie, których no, nie poznałam. No, to, są, to są te największe wszystkie wokalistki, wokaliści. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Czy, czy, czy z, a z takich ostatnich moich inspiracji jest Sara Tavares, która mieszka w Portugalii, chociaż pochodzi z, z Wyspy Zielonego Przylądka i jest niezwykle taką urokliwą dziewczyną, tak, z takim pięknym, jasnym głosem. Nie jest to dokładnie muzyka jazzowa, ale muzyka, która mnie bardzo inspiruje. Muzyka brazylijska też mnie bardzo inspiruje. Bardzo dużo nazwisk z, z tamtego kręgu kulturowego jest dla mnie istotna. Pani brat Michał, też taka rodzina jazzowa, prawda? E, tak, tak, tak. Bardzo jestem z niego dumna, bo, bo, bo nagrywa. No, mogę powiedzieć, że, że mój brat sprzedaje zdecydowanie więcej płyt niż ja, <grychy> dlatego że sprzedaje na całym świecie, właśnie. E, chociaż od, od kiedy mamy wszelkie serwisy streamingowe, można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy na całym świecie, bo, bo z każdego na, najdalszego e, zakątka. Możemy sobie w serwisach streamingowych posłuchać, czego tylko chcemy. Natomiast no, mój brat nagrywa dla wytwórni ECM, która fizycznie te płyty wydaje nie tylko w Polsce, tylko przede wszystkim w całej Europie. Więc tutaj on gra z tryjem Marcina Wasilewskiego, przedtem grał z Tomaszem Stańko. Więc to jest, to jest no, taka kariera nie, nie do końca łatwa, bo, bo, bo jest to trudny gatunek muzyki taki. No tak jak ja też, też śpiewam, ocieram się o tę muzykę jazzową, tak jednak są to piosenki, a on gra muzykę in instrumentalną i taką właśnie bardzo zaawansowany jazz. Pani wykorzystuje skrzypce w swojej pracy? Jest pani specjalistką, jeśli można tak powiedzieć. Muszę się przyznać, że coraz rzadziej. Że od kiedy skończyłam studia, to tak z każdym rokiem jakoś Rzadziej po skrzypce sięgam, ale, ale coraz bardziej mnie to boli, bo, bo, bo tak bym nie chciała, żeby on, to się zupełnie jakoś rozpłynęło, więc, więc staram się oczywiście, staram się od czasu do czasu zabrać je na koncerty. To, tylko ja nie, nie gram na nich cały czas. Ja wyciągam je na jakiś jeden utwór na zasadzie takiego kwiatka, żeby nie powiedzieć grepsu, takiego dodatkowego koloru, ale nie jest to na pewno moje główne źródło i mój, mój, mój taki sposób wyrażania się. Jednak czuję się przede wszystkim wokalistką. To w takim razie wokalistka jazzowa Dorota Miśkiewicz. Jakie ma plany koncertowe na ten rok? Ym, plany koncertowe <coughs> przed, przede wszystkim yy, 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 zbliża się to w kwietniu będzie koncert pianopel w wersji pełnej, bo my gramy koncerty z, z trzema pianistami z trzech różnych pokoleń i z kwartetem smyczkowym. W różnych miastach. Natomiast e, koncerty, kiedy wszyscy, którzy byli na płycie, czyli to jest dwunastu pianistów, jedna pianistka, czterech smyczkowców, jeden saksofonista, czyli mój tata e, oraz jedna wokalistka, czyli ja, e, no taką ekipę zebrać to jest bardzo, bardzo, bardzo trudno. Wydawało mi się, że po koncercie, tym pierwszym, który został zarejestrowany, już to nie będzie możliwe, to się nigdy nie powtórzy. Okazało się, że to było możliwe i zagraliśmy jeszcze we Wrocławiu, kolejny raz w Warszawie i właśnie przed nami koncert w katowickim Nosprze, na co bardzo się cieszę. To, to jest już w kwietniu. Będę też gościem w Bielskiej Zadymki Jazzowej. To jest festiwal, to już za, właściwie za chwilę można powiedzieć, będę gościem koncertu Leszka Możdżera. Więc tutaj jestem bardzo taka no, dumna i blada. Poza tym m, gram sporo koncertów w przeróżnych konfiguracjach. Z zespołem kwadrofonii gramy piosenki dziecięce Lutosławskiego i tu Wima już niedługo na festiwalu Szczecin Jazz. Gram na festiwalu w Kartuzach. To jest bardzo miłe, że nie, że nie tylko właśnie w dużych miastach, do dużych miast dociera muzyka jazzowa. Także to są koncerty i większe i mniejsze, i w duetach, takie bardzo kameralne. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę przejechać do Polski, szybciutko na jakiś z moich koncertów. To, to, to odsyłam do mojej strony internetowej, na której właściwie wszystkie informacje są. A w naszym studiu Dorota Miśkiewicz. Bardzo ślicznie dziękuję, dziękuję za spotkanie bardzo. Dziękuję. za rozmowę. Dzięki. Wszystkiego dobrego.